Dzień dobry, hej. Ja mam na imię Grzegorz, Grzegorz Warzycha. Jestem tutaj po to, żeby... Znaczy, jestem osobą, która ma dwie, trzy, w sensie już trzecią firmę. I mój cel na dzień dzisiejszy to jest przede wszystkim pokazanie wam jakby drogi, którą przeszliśmy przez pryzmat tego, czego nam się, to się nam udało, czegoś, co się nam nie udało. I chciałbym was trochę zainspirować rzeczami tego, ile rzeczy jest do zrobienia, ile firm można otworzyć, jak wielkie zapotrzebowanie globalnie jest na rynku, którego my czasami nie dostrzegamy. Więc chciałbym, żebyście po tej prezentacji wyszli z takim czasem przemyśleniem, że okej, są pewne nowe możliwości, o których nie pomyślałem, okej? A jednocześnie chciałbym wam pokazać na bazie naszych rzeczy, które nam się udały, a które nam się nie udały, jak my doszliśmy do tego, gdzie jesteśmy bez inwestora, mając już praktycznie break-even point i tak dalej, robiąc wszystko własnymi środkami. Okej, słuchajcie, to co my zrobiliśmy, tak w takim wielkim skrócie, to jest narzędzie marketing automation, ale ono polega na tym, że 2,5 roku temu, czy półtorej roku temu, publikowałem taki portal open source'owy Civil Hub, który już teraz jest zamkniętym projektem i tam mieliśmy jeden problem. Problem polegał na tym, że mieliśmy sporo użytkowników, ale oni nie wracali po kilku wizytach, bo nie czuli takiej potrzeby. Tam było 50 tysięcy osób na stronie, kiedy wchodził Gdańsk jako pierwsze miasto i oni po jednej, dwóch wizytach po pierwsze nie wykonywali tego, co chcieliśmy, a po drugie nie wracali na portal. I my się zastanawialiśmy, jaki jest powód tego i pomyśleliśmy o tym, że potrzebne nam jest narzędzie do angażowania tych użytkowników z perspektyw po pierwsze rejestracji wszystkiego, co oni robią, żeby tworzyć takie profile tych użytkowników i zbierać wszystkie akcje, wszystkie kliknięcia w całej witrynie, tak? Po drugie, potrzebowaliśmy oprócz tego możliwość jakiejś segmentacji tych użytkowników, tak żeby mieć wszystkie możliwe dane o nich w jednym miejscu, a po drugie, żeby mieć możliwość komunikowania się z nimi na wszelkie możliwe sposoby. Dzień dobry, zapraszam. Okej. I teraz to, co my zrobiliśmy, to jest tak naprawdę połączenie czterech firm już istniejących na rynku. My to tak systematycznie łączyliśmy, patrząc na narzędzia konkurencyjne, które już istnieją i budowaliśmy to bardzo mocno pod siebie. I dopiero w styczniu zeszłego roku, zainspirowani jednym ze spotkań z jednym człowiekiem, powiedział: hej chłopaki, wypuśćcie to na świat, zobaczcie, czy w ogóle światu jest to potrzebne, a nuż ktoś się może tym zainteresować. I my to publikowaliśmy na betaliście, dostęp do naszej aplikacji dostało około 800 osób i z tych 800 osób, oni nawet nie było modułu płatności, to nie było w celach sprzedażowych, ale ci ludzie nam dali potężny feedback, co poprawić, co zmienić i z tych 800 osób chyba do dzisiaj z 30 nadal to są nasi klienci, którzy byli takim proof of concept tego, że to ma wszystko sens. A to, co my robimy, to przede wszystkim zbieramy te dane o tych użytkownikach, tworzymy ich profile, czyli jakby kukisujemy was do tego stopnia, żeby wiedzieć o was jak najwięcej. Mało tego, dla dużych firm jesteśmy w stanie was kukisować między wieloma ich witrynami po to, żeby oni byli w stanie rozpoznawać, kim wy jesteście na zasadzie połączenia z kilkoma różnymi witrynami i tworzymy profile tego, po jakich stronach chodziliście, jakie wiadomości wysyłaliście, jakie eventy wykonywaliście, co macie na portalach społecznościowych, w tym momencie już pobieramy dane z portali społecznościowych również i pokazujemy w tych profilach was jako użytkowników, dajemy możliwość zmiany tam customowych atrybutów, eventów i tak dalej. A to wszystko po to, żeby właściciel firmy mógł segmentować tych użytkowników w możliwie zaawansowany sposób i wybierać sobie takie sprecyzowane grupy, po to, żeby do tych grup wysyłać komunikaty, które są dobrze przygotowane i mają dużo lepsze CTR-y, czyli współczynniki konwersji, tak? Bo jeżeli widzimy, że wybierzemy sobie mężczyzn w wieku 25-30, którzy korzystają z Maca i są nerdami siedzącymi nad Pythonem, to możemy im wysłać komunikat i są z Krakowa, który dużo lepiej do nich skutkuje, niż gdyby to był komunikat ogólny wysyłany do wszystkich osób. I takie było pierwsze założenie, jakie jakby zaczynaliśmy tworzyć aplikację. Wiadomo, że od strony technologicznej było tam bardzo dużo pracy, żeby to wszystko stworzyć, te profile, segmentowanie i tak dalej. Ale to jest dopiero początek. I teraz pomyśleliśmy o tym, że okej, Grzegorz, bo tam cała grupa 8 osób programistów na tym siedziała. My przede wszystkim nie mieliśmy ani jednego marketingowca, ani jednego sprzedawcy, samych programistów. To jest w ogóle też taka ciekawa rzecz, że dopiero w kwietniu dołączyła do nas pierwsza osoba, która nie była programistą. I teraz w dalszym kroku pomyśleliśmy, że potrzebujemy narzędzia do komunikacji z tymi ludźmi, typu cały system do czatu, tak jak ma inspirowany Intercomem, cały system do wysyłki maili, inspirowany Campaign Monitorem, cały system do pokazywania formularzy, modali i różnych komunikatów na stronie, ale uwaga, nie taki jak mamy dzisiaj na przykład Sumo Logic, że pokazujecie coś każdemu użytkownikowi to samo, tylko jeżeli wchodzi mi użytkownik na przykład, który przyszedł od Pawła Tkaczyka z bloga i wiem, że on jest z Krakowa, to chcę mu pokazać formularz dostosowany do użytkowników z Krakowa, o którzy przyszli od Tkaczyka. Typu, hej czytelniku bloga Pawła Tkaczyka z Krakowa, zwróć uwagę na to i na to. I takie formularze, takie komunikaty, które są tak mocno spersonalizowane, mają gigantyczne CTR-y względem standardowych rzeczy, tak?
I to było jakby takie podejście. I teraz mając kilka kanałów komunikacji, do tego tam jakieś wysyłkę SMS-ów i tak dalej, jakby pomyśleliśmy o tym, że musimy dać możliwość automatyzacji tych procesów i zdecydowaliśmy się na budowę czegoś, co opóźniło start firmy o kilka miesięcy, bo praktycznie to budowaliśmy 3 miesiące, ale z perspektyw jakby długiego terminu wielokrotnie nam się to zwróciło, bo wielu ludzi, którym to pokazywaliśmy, mówiło wielkie wow, what's the fuck, guys, jak wy to zrobiliście, dlaczego to tak fajnie działa, tak? Bo chodzi, w gruncie rzeczy chodzi o to, że my na żywo na stronie internetowej analizujemy użytkowników i analizujemy, jakie treści wam pokazać po to, aby komunikaty, które widzicie i treść witryny była dostosowana do tego, co my o was wiemy. Tak w wielkim, wielkim skrócie. I to jest początek całej drogi, która jest przed nami, bo w najbliższym czasie nie tylko my, ale ja do was do tego bardzo mocno zachęcam, wszystkie firmy będą dążyły do tego, że treści na witrynie będą pokazywane przez algorytmy sztucznej inteligencji, które będą dobierały content strony do bazy jakby waszego profilu behawioralnego i do tego, co o was wiemy. Pewnie już może wiecie albo nie wiecie, że na przykład Wirtualna Polska ma kilka wersji stron głównych dopasowanych, czy tam kilkanaście, do waszego profilu. Jeśli jesteście kobietą, to nigdy nie zobaczycie informacji o samochodach, bo was to nie interesuje, a zobaczycie tylko informacje takie no, kobiece, tak, w ten sposób. Okej, okay. I dlaczego to mówię? Dlatego, że my jakby postępujemy bardzo w ten sposób, że jeżeli mamy klienta, który czegoś potrzebuje, to my automatycznie dobudowywujemy to do tego klienta, wtedy, kiedy ten klient decyduje się za to płacić i w takim momencie udostępniamy to wszystko później innym użytkownikom. I może to brzmić jakby, że nie mamy nigdy skończonego produktu, albo nie mamy produktu, który jest gotowy, którego zakończyliśmy pracę, tylko mamy teraz klienta, nawet pracownik tej firmy siedzi tutaj wśród nas, który na przykład chce mieć połączenia głosowe wychodzące, czyli chce mieć możliwość dzwonienia z naszej platformy i my w tym momencie dla niego i dla 4 innych klientów dobudowujemy cały taki moduł, który będzie gotowy za 3 tygodnie, po to, że wiemy, że w przeciągu 2 miesięcy nam się to wielokrotnie zwróci, tak? Czyli jakby można powiedzieć, że obieraliśmy taki model bootstrapowania aplikacji SaaS-owej, sprzedawanej w modelu abonamentów na całym świecie, pod konkretnych klientów i pod ich oczekiwania, a nie pod to, co my sobie wyobrazimy, tak? W ten sposób. I to, do czego jakby chciałbym was mocno zachęcić, to do tego, że era CRUD-ów, czyli aplikacji Create, Rad, Read, Update, Delete, czyli takich aplikacji z formularzami, dobiega końca. Nie ma najmniejszego sensu w mojej opinii robić jakiegokolwiek startupu w tym momencie, który opiera się na jakichkolwiek danych w postaci formularzach, typu jakiś CRM, jakiekolwiek marketing automation, takie do wyklikania, dlatego że wchodzi całkowicie nowe rozwiązania. W tym momencie największy prym na świecie bierze to, że jesteśmy w stanie automatycznie scoringować użytkowników albo pokazywać użytkowników podobnych do siebie, bliskich sobie, na bazie danych, które posiadamy i na bazie algorytmów, które automatycznie ich grupują, pokazując tak zwane look-alike'i, podobnych sobie użytkowników, po to, żeby system automatycznie stworzył kampanie reklamowe, które są dedykowane do tych wybranych grup. Jako przykład podam wam pewnie o takich case'ach jak Target, który przewiduje, czy kobieta jest w ciąży wcześniej niż kobieta o tym wie, czy o case'ach Zalando, gdzie w Zalando nie ma marketerów, to są sami programiści, już słyszeliście, tak? Że w Zalando nie ma marketera, który podejmuje decyzję. Marketer podejmuje tylko decyzję co do kształtu kampanii reklamowej w telewizji, ale wszystkie inne decyzje podejmuje sztuczna inteligencja na bazie doświadczeń i na bazie badania efektywności różnych źródeł dla różnych segmentów użytkowników. I ja osobiście chciałbym was do tego bardzo mocno zachęcić, aby pójść w kierunku, my pracujemy bardzo mocno na TensorFlow, tak, jest to taka biblioteka należąca do Google'a, która daje możliwości, jakby jest to najbardziej popularna biblioteka do uczenia maszynowego, która daje jakby nieograniczone możliwości budowania sieci neuronowych, które są w stanie dostosować się do danych, które im podajecie. I uważamy my sami, że w tym jest potężna przyszłość z perspektywy całej branży marketingowej, że w przyszłości wszystko się będzie o to opierało, tak? Tak samo jak na przykład, nie wiem, jeśli mamy widoki czatu, to w tym momencie jesteśmy w stanie już sugerować odpowiedzi na bazie, albo sugerować odpowiedzi na czacie, na bazie całej historii, jaka była z tą osobą, lub integrować się z zewnętrznymi narzędziami po to, aby tworzyć
aby pokazywać, jaki jest profil psychologiczny tej osoby na bazie wszystkich całych komunikacji i jak z taką osobą powinniśmy rozmawiać, czyli kim jest ta osoba, tak? Jest taka metodologia badania jakby typów osobowości DISCS i są do tego zewnętrzne biblioteki, które umożliwiają w prosty sposób pokazanie klientowi, że hej, z tym twoim klientem powinieneś rozmawiać w taki sposób, bo to jest taki typ osobowości, tak? I teraz, dlaczego wam o tym mówię? Dlatego, że my sami poszliśmy tą drogą, że budując aplikację, pomyśleliśmy o tym, żeby zacząć od najtrudniejszej rzeczy, jaka jest. A najtrudniejszym elementem dla nas było to, co było nam obce. A nigdy w życiu wcześniej nie sprzedawaliśmy niczego do Stanów. Więc pomyśleliśmy o tym, dobra, spróbujmy sprzedawać nasze aplikacje na początku do Stanów. Czyli w ogóle nie mieliśmy wersji polskiej, zaczęliśmy tylko od wersji angielskiej, nadal nie mamy skończonej wersji polskiej, tylko poszliśmy od razu na rynek amerykański, żeby zobaczyć, jaki będzie w ogóle feedback z tego. Też czasami z uwagi na to, że na początku w Stanach nikt nas nie znał, nie mieliśmy po prostu żadnych znajomych, nie mieliśmy żadnych koneksji, a jednocześnie chcieliśmy zwalidować, czy to w ogóle ma jakikolwiek sens, tak? I to, co bym chciał wam też na ten temat powiedzieć, to to, że dla nas samych łatwiej jest zdobywać klientów poza Polską niż w Polsce. W tym momencie pozdrowienia dla wszystkich naszych klientów z Polski. Ja mamy czterech takich wyjątkowych, którzy kontaktują się z nami codziennie, ale mówię o tym, że w tym momencie na przykład 80% rozmów na naszym supporcie stanowią nasi klienci z Polski, którzy generują 3% przychodu firmy. Tak? Mówię wam o tym z tej perspektywy, że jeżeli będziecie tworzyli jakąkolwiek firmę sami, to czasami klient, który płaci $29 albo ja nie dyskryminuję tych ludzi, broń Boże, mam do nich ogromny szacunek, ale chodzi o to, że praca, którą musicie włożyć w pozyskanie małej polskiej firmy jest równoważna z tym, co musicie zrobić rozmawiając z Gazpromem. A nawet rozmowa z Gazpromem idzie w bardziej wygodny sposób. Bo ludzie, którzy was kontaktują z tym Gazpromem, to są ludzie na wysokim poziomie, na przykład w Londynie, w agencjach reklamowych, tak? I w mojej opinii przyszłość całej branży marketingowej, bo na nas mówi się tak zwany martech, tak? Polega na tym, że nie tylko będziemy posiadali wszystkie dane i analizowali w czasie rzeczywistym, ale firmy marketingowe będą w stanie jednocześnie przez systemy kupować reklamy albo kupować was, użytkowników, w czasie rzeczywistym. Czyli na przykład, jeżeli w tym momencie ktoś wejdzie na waszą stronę i doda produkt do koszyka, nie kupi go, to później na Facebooku i gdziekolwiek widzi reklamę tego produktu, który dodaliście. To jest tak zwany programatyk w najprostszej wersji. Ale w dalszym etapie, na przykład ja będę w stanie kliknąć w panelu, pokaż mi reklamę na Onecie do tej osoby, taką kampanię i do tego jednego użytkownika poprzez programatika i tak zwane DSP kupujemy reklamę i kupujemy tego jednego cookiesa, tak? Kupujemy to, że mamy jakby osadzone te ciasteczko w waszym komputerze i możemy wam na innym portalu wyświetlić taką reklamę po to, żeby was ściągnąć bezpośrednio potem z powrotem do siebie, tak? I oczywiście my w tym momencie już też wykonujemy pierwsze takie próbne wdrożenie, jeżeli chodzi o programatyka, z partnerami. Nawet dzisiaj byliśmy też jeszcze w jednej dużej agencji, która tak samo potwierdziła to, że jest to coś, na czym im samym bardzo zależy. Tak? Nie wiem, ile mam jeszcze czasu? Minut? Super. Okej. I teraz, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moim takim celem nie było jakby reklamowanie się tutaj z user engage'em, bo nie jesteście nam jakby moim profilem klientów, że z perspektywy jakby nie jesteście profilem osób, do których chcę dotrzeć jako klienci. Ja chciałbym was trochę zainspirować tym, że jeżeli myślicie o pozyskiwaniu klientów, a jest to najtrudniejsza rzecz w tworzeniu startupu, nie tylko technologia, też na początku myślałem, że najtrudniejsze jest budowanie, tak? I jak już mamy coś, co działa, to myślałem, że później sprzedanie tego jest bardzo proste. A okazuje się przeciwnie, że możecie coś budować pół roku, a później 3 miesiące starać się jednego klienta i codziennie o niego walczyć, żeby ten klient został, tak? My nie mamy dużej ilości klientów, mamy około tam 100, w tym momencie chyba 165 klientów płacących i około 1500 klientów, którzy jeszcze nie płacą, a korzystają albo w mniejszy stopniu, albo są na trialu i tak dalej. I w naszym wypadku na przykład bardzo dobrze nam skutkowały działania kontentowe na rynku amerykańskim albo poza Polską, które powodowały, że ludzie trafiali na naszą platformę, porównując nas z innymi aplikacjami, tak? Wszystkie marketplace'y, wszystkie
miejsca, gdzie ktoś, gdzie my się przedstawialiśmy jako konkurencja dla HubSpota, dla Marketo, dla Intercomu, powodowało, że jeżeli ktoś wchodził na naszą witrynę i porównywał feature'y i porównywał po prostu cenę, to mówił, ok, mój HubSpot kosztuje 20 tysięcy euro, ci kosztują $200, funkcjonalnie jest to samo, potestujmy, a jak już użytkownik zacznie testować, to szansa, że zostanie, jest bardzo wysoka, bo to jest około 4% konwersji z użytkowników już zarejestrowanych na użytkowników płacących. I na przykład, gdybym dzisiaj uważam, że to, że istniejemy w tym momencie bez inwestora, mamy jakiś tam break-even point, pokrywamy koszty funkcjonowania 14-osobowego zespołu, to jest zasługa tego, że na samym początku my nawet nie pomyśleliśmy o polskich klientach. Oni przyszli przypadkiem z portali społecznościowych, kiedy toczyła się dyskusja tam w sierpniu, wrześniu o nas, ale dużo szybciej i wygodniej nam idzie pozyskanie klientów z Wielkiej Brytanii, z Francji, ze Stanów, z Kanady, z RPA, z Nowej Zelandii i tak dalej, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, do której wam zachęcam. Druga rzecz, nie tworzycie żadnego CRUDa, czyli żadnej aplikacji typu CRM, Marketing Automation, nie, to nie działa. Musicie w tym, jedyne pole, którego w tym momencie inwestorzy oczekują i którego oczekuje rynek, to jest to, że aplikacja będzie coś robiła sama, a ja nie będę musiał tego robić. Ludzie stają się coraz bardziej leniwi. Ja jako programista zawsze przypuszczałem, że ludzie są inteligentni, lubią wyklikać, lubią feature'y. Nie, to nie działa. Ludzie potrzebują gotowego rozwiązania, które wdrażają i na przykład wielka przewaga Callpage'a nad nami jest taka, że my mamy potężny kombajn, który jest w stanie zrobić wszystko, nawet takiego Callpage'a w przeciągu tygodnia, roz o tym wie, ale Callpage ma jedną prostą funkcję, którą bardzo w prosty sposób sprzedają i klient to łapie i mówi nam, no panie Warzecha, ale Callpage jak zainstalowałem, to już mam 3 telefony dziennie i ja wiem, za co płacę, a tutaj jest jakaś machina, jakieś czary w środku, ale nie mam bezpośredniego przełożenia na trzy telefony klientów dziennie, czyli nie mogę sobie policzyć zysku z tej aplikacji. Czyli myślcie o tym, co od klienta nie wymaga pracy, a daje mu natychmiastowe efekty w wykorzystaniu technologii, które są trudne do powtórzenia przez inne firmy albo które są dla was szybkie do wdrożenia i odbierają klientów gigantowi. To nie jest tak, że wy nie jesteście w stanie odebrać klientów w Microsoft Dynamics. Nie. Sam Microsoft Dynamics się z nimi kontaktował ze Stanów. Tam ludzie z pytaniem, jakby z gratulacjami z tego, co mamy i z pytaniem o integrację, bo oni sami jakby analizują w ten sposób rynek. Czyli wy jako na przykład młoda firma możecie stworzyć konkurencję na przykład dla autonomicznych samochodów Tesli, która po prostu będzie mniej więcej się poruszała po drodze, nie będzie perfekcyjna i za to ludzie są w stanie zapłacić w tym momencie dziesiątki albo setki milionów dolarów. I boli mnie bardzo, kiedy widzę młode polskie startupy, które robią produkty na zasadzie CRUDów, bo to jest proste do zrobienia w PHP i tak dalej, a nie myślą z perspektyw tego, co jest teraz popularne w Stanach. Moi znajomi mają na przykład fundusz w Dolinie Krzemowej, czy nie, że moi znajomi, Ela Madej, może ją kojarzycie, tak? Ma fundusz razem ze swoim tam partnerem. Ja osobiście Eli Madej nie znam, ale wy może kojarzycie. I jak mi znajomy pokazywał, w jakie oni projekty inwestują, typu drukowanie hamburgerów, wysyłanie satelity w kosmos, nie inwestują w żadne projekty a la Callpage czy User Engage. Przepraszam za wyrażenie, ale to chodzi o to, że nie są to projekty takie stricte webowe, ale dużo bardziej innowacyjne. I jest w tym momencie, w mojej opinii, niesamowity nie tylko hip na świecie, ale niesamowite jakby zapotrzebowanie na wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy 5 minut. Po pierwsze, mamy dużo prostsze biblioteki do wykorzystania. Nie wiem, czy kojarzycie Coursera, Andrew NG i wszystkie materiały, które tam są, tam się znajdują. Ja miałem przyjemność się skończyć, przynajmniej na Coursera przerobiłem 98% z materiałów Andrew NG i jestem w stanie samemu się douczyć jakby pracy nad elementami sztucznej inteligencji bez chodzenia na jakiekolwiek studia, a uwierzcie mi, przerwałem studia na SGH-u, formalnie mam wykształcenie średnie. Tak, więc nie jestem orłem, że się tak wyrażę, nie skończyłem też informatyki, tylko siedzę codziennie i się uczę i czytam. To nie jest tak, że jeżeli na przykład brakuje wam wiedzy z perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji, zapisujecie się na kilka grup, wykupujecie 15 kursów, zapisujecie się na Kegla, na Keglu, nie wiem czy kojarzycie Kegla, tam są konkursy do rozwiązania takie typu na przykład ludzie w tym momencie szukają jakby leku na raka,
na raka płuc, że może nie leku, co algorytmu, który znajdzie raka płuc na zdjęciach medycznych, tak? I analizując to, co ci ludzie tam piszą i jak oni to opisują, jak szukają tego rozwiązania, można się szalenie dużo nauczyć od nich, a mało tego, można dołączyć do grupy, która już nad tym pracuje i dzięki temu bardzo szybko wygryźć się w temat sztucznej inteligencji bez potrzeby studiowania czegokolwiek, a jest teraz na to potężne zapotrzebowanie na rynku, tak? Na przykład mój znajomy pytał mnie wielokrotnie, Grzegorz, fundusze z Londynu pytają nas, czy macie w Polsce jakiekolwiek firmy zajmujące się autonomicznymi samochodami. Wchodzimy w każdą, która ma cokolwiek. A ja mówię, nie, przepraszam, byłem tak głupi, robiłem coś innego. Ale mówię poważnie, jest takie parcie na rynku w tym momencie na firmy zajmujące się czy to analizą obrazu z perspektywy autonomicznych samochodów, czy to analizą dużych zbiorów danych z perspektywy sieci neuronowych, czy to analizą tekstu z perspektywy jego zrozumienia i wykorzystania, że jest to moment, który zmienia wszystko na dalsze lata, tak? I to jest coś, co bardzo chciałbym, żebyście zapamiętali i czym bardzo chciałbym, żebyście się zainteresowali, bo ja osobiście nie wierzę, uważam, że przez najbliższe 5 lat całkowicie zmieni się sposób korzystania z webu. Tak jak już nie korzystamy z aplikacji mobilnych, hip na aplikacje mobilne się zakończył, pomyślcie, ilu ich korzystacie na co dzień, tak w tym momencie będziemy coraz bardziej odchodzili z korzystania z Pipedrive'a, Salesforce'a na rzecz systemów, które będą tą pracę robiły za nas. Jeżeli zwykły handlowiec w tym momencie najczęściej robi prospecting na LinkedInie, to my ten prospecting jesteśmy w stanie zautomatyzować, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję. Ja oczywiście nie zajmuję się tym czymś takim, to nie jest nasz cel, ale my sobie na przykład, nie wiem, sami sparsowaliśmy LinkedIna po to, żeby pobrać z niego wszystko, co się da. Mam nadzieję, że pracownicy LinkedIna nie będą tego widzieli. Albo sparsowaliśmy, nie wiem, 150 milionów witryn internetowych i je sobie sami sklasyfikowaliśmy po to, żeby mieć kilka terabajtów danych do nauki z perspektywy machine learningu i tak dalej, tak? Tylko to nie są skomplikowane rzeczy, tylko wymagają takiego ciekawego podejścia i założenia, że będąc nieprogramistą mogę się tego nauczyć. Ja to też mówię z tej perspektywy, że przez 5 lat tworzyłem firmę szkoleniową Expose, z której teraz już odchodzę, z której udało mi się sfinansować jakby całe budowę UseEngage'a i w tej firmie my prowadziliśmy szkolenia informatyczne dla dziesiątek osób, tak? Uważam, że czasami te szkolenia nie były potrzebne tym ludziom, albo inaczej, oni mogli się tego samego douczyć sami, ale chodzi o to, że jeżeli weźmiemy osobę, która jest w stanie nauczyć się języka angielskiego, to ta sama osoba jest w stanie się nauczyć Pythona. A znając podstawy Pythona, jest w stanie się nauczyć Django, jest w stanie się nauczyć TensorFlow'a z dokumentacji, która jest dostępna w internecie. Słuchajcie, z mojej strony tak w wielkim skrócie tyle. Bardzo wam dziękuję.